Hej! Papa, ja sobie idę, papa, znikam. Maja znika znowu, ale za to pojawia się inny ważny gość. Dobra. Ale najpierw powiemy... Kulturki, kulturki! No Maja, no już, pa, 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 pa! Pa! No! Kulturki! Kulturki! Adam, Adam Bardaj, Bardaj, Adam Bardaj. Dawno Adam, nie było Adama Adam Bardaja. Bardaj. I wbrew pozorom nie będzie to książka Wakacje z duchami, mimo tego, że były wakacje. Będzie to Adam książka... Adam Bardaj! Będzie to książka Adam Bardaj. Nie, to autor Adam Bardaj. No, ale książka też. Ona właśnie mówi do was z aparatem ortodontycznym. No mamo, no dobra, już ciągnęłam, już ciągnęłam. Więc Adam Bagdaj i książka pod tytułem... Telemach w dżinsach. Telemach. Co to jest telemach tak ogólnie? No nie wiesz, kiedy był telemach? Aha, no to taki kolo, co on czytał książkę. Ale no to bohater tej książki, tak? A kim tak naprawdę był telemach? Powiesz mi? No, nie było tam wytłumaczone w tej książce? Słabo, a może jednak? Telemach to jest bohater mitologiczny. A no pamiętam, co on czekał na swojego ojca, co przypłynął łodzią czy coś? Tak, dokładnie tak. No właśnie, to był syn kogo? Odyseusza. Odyseusza. Syn Odyseusza i Penelopy, który razem właśnie z tą Penelopą czekającą, to jego żona Odyseusza. Kto to? Odyseusz, który wypłynął. Tak? I Penelopa na niego czekała. Czy ja wiem, który to był? No może nie pamiętasz, natomiast Telemach to był właśnie, no tylko tak, żeby... Syn. Żeby sobie tak uświadomić, że Telemach to nie jest takie polskie imię, które się wzięło znikąd i że jest takie nietypowe. Telemach. To też jest... Telefon i machnięcie. Nie. Machnięcie telefonem! No właśnie, od czego pochodzi właśnie słowo telefon? Albo telewizor, Ola. I no, jest, w każdym jest to o tele, tak? Wiesz, chyba od czego to od, pochodzi? Też tam w alchemiku mówili, że to jest od... Daleko. Tak. Tele to jest daleko. Tak, że daleko, bo jakby... Że na odległość. No właśnie, że tele... Właśnie. I że oglądanie na odległość to telewizor. Oglądanie na odległość. No, a tele... Fon to dźwięk, tak? Bo no tu właśnie, mamy fonie właśnie. I mamy tele, to znaczy właśnie pochodzi z tych języków, języka greckiego akurat, tu jeszcze mówimy o języku teleskop. Greckim. Ale dobra, telemach. Telemach to wiemy, że też to jest ten przydomek tele od daleko. Może daleko Machos czeka. Chyba, Machos to daleko będzie... Daleko uciekł? To będzie o walce. Walka, ta druga część jego imienia to jest walka. Czyli daleko walczy. Ja nie kłamę. No dobrze, ale okay. No to opowiadaj nam o Telemachu, tym prawdziwym. O tym kolesiu, on się nazywał Maciek, nie Telemach. Maciek! To skąd ten Telemach się tam wziął? Nie wiem, bo to była chyba jego ulubiona opowieść. A książka? No. A jaką książkę właśnie czytał? Jaka to była jego ulubiona książka? Właśnie ta, taka opowieść to była jego. Odysea. No. Tak? Homera? Tak. Naprawdę? O, coś tam mówił o tym. No właśnie, bo właśnie książka Odysea Homera. Homera. Opowiada o tym trochę. Czy był ten Telemach, syn Odyseusza? No dobra, to opowiadaj. Maciek, tak? Mhm. I co z tym Maćkiem? O, i on... Dobra, on miał taką sytuację, że miał mamę i tatę, ale ten tata od nich odszedł, kiedy on się urodził. I kiedy on miał 3 lata, to jeszcze jego mama umarła i on został z wujkiem i ciocią. I chodził do takiej jakby, nie wiem jak to nazwać, szkoły, bo on ma 15 lat. Liceum ogólnokształcące? Liceum? Takie, że coś tam jakieś takie właśnie techniczne, coś tam przylepiał, coś tam, nie pamiętam. No i on zobaczył swojego tatę w telewizji. O proszę. Zobaczył swojego tatę w telewizji i on chciał się do niego dostać i chciał tam pojechać, więc się spakował i uciekł z domu. Kupił sobie bilet, wsiadł do pociągu, jechał i tam się pojawia koleś, którego bardzo nie lubię.
Kolo nazywa się Romeo. Romeo? No przynajmniej takie ma przezwisko Kolo. Mhm. Taki dziwny koleś. A Romeo to też wiesz skąd, prawda? Tak, tak, kumam. No. No i ten Romeo to był po prostu taki oszust. On tam zaczął rozmawiać z tym Maciekiem, coś tam ten i powiedział, że czy byśmy mogli, Maciek, oni się tak zakumplowali, czy moglibyśmy zrobić tak, bo ja nie mam biletu, a zaraz pan konduktor przyjdzie i czy moglibyśmy zrobić tak, żebyśmy powiedzieli, że my jedziemy razem, że zapłaciliśmy, tylko że pani nam wydała taki bilet, bo już tych podwójnych nie było. No i on powiedział, no to podaj mi ten bilet, to ja wytłumaczę wszystko temu konduktorowi. Tak, no i on tam poszedł i powiedział, proszę pana, proszę bardzo, to mój bilet, pokazuję, no to nie, jest mój bilet. Oszukał go. Tak, tak, ten drugi do niego gadał, ej no, już zrobiłeś Romeo, ej no, ej ty, koleś, nie masz biletu. No nie, naprawdę? I on musiał uciekać z tego pociągu. Oj, no i co, miał później jeszcze jakieś przygody? Tak, uciekał z tego pociągu, tylko wziął swój plecak i pobiegł do lasu i tam było takie jezioro i taki kajak. No i on wsiadł do tego kajaku i popłynął na jezioro. No i okazało się, że ten kajak się zaczął topić. Oj, to cały czas miał jakieś peszka, tak? Tak, i on wyskoczył z tego kajaku i zaczął płynąć i tam był taki jakiś... taki... rybak jakby. I on mu pomógł, uratował go. On się potem zakolegował z tym rybakiem. Ten rybak. Ale on go już nie próbował go oszukać. Nie, ten był bardzo dobry. A powiedz mi jeszcze, kiedy się to dzieje? To się dzieje w roku szkolnym czy w wakacje? Mi się wydaje, że w wakacje chociaż. Wakacje jest. Chyba, co? No. A widzisz jakieś właśnie podobieństwo? No ty nie znasz tej historii Odyseuszu, ale właśnie... Telemach, ten prawdziwy, właśnie czekał na swojego ojca, który miał mnóstwo podróży. W tej książce Odysea jest opisane, jak ten ojciec wraca do domu, ten Telemach na niego tam czeka, a on miał bardzo dużo przygód. Ten Telemach? Nie, Odyseusz. A tu jest odwrotnie, tak? Bo to Telemach szuka ojca. Tak. To jeszcze ma więcej przygód? No i on spotkał i ten ja przynajmniej słuchałam akurat tego. I on się nazywał Jojo. Jojo. Ten właśnie, ten rybak. No i on tam był w tego jego obozie, żyli sobie tam trochę. No i przyjechał taki pan, co był wcześniej szefem, bo to nie wcześniej był taksówkarzem. No i on mu tłumaczy tam różne rzeczy, bo była taka sprawa, że było takich dwóch kolesi, którzy poprosili, żeby im ten Jojo zawiózł paczkę, podwiózł takich ludzi, nie, to było tak, wziął takich ludzi, dwóch kolesi, oni tam siedzieli z tyłu na siedzeniach, bo on był taksówkarzem i podwiózł ich do takiego domu, bo oni tam chcieli, wzięli stamtąd paczkę i znowu ich podwiózł gdzie indziej. No. No, ale ci ludzie sobie poszli i zapomnieli paczki. No i on tak sobie pomyślał, ten Jojo, że może oni się po prostu zdali z tego domu. Nie wiadomo, kto to był. No to on odwiózł tą paczkę do tego domu, no bo myślał, że to tak miło im będzie, jak nie będą wiedzieli, gdzie ta paczka, to może tam pojadą. No. No i on tam odwiózł i właśnie przyjechał ten jego szef i powiedział, że jest taka sprawa, że ci dwaj kolesie mnie teraz zaczepiają, dlatego że mówią, że to ty zabrałeś tą paczkę, bo jej tej paczki nie ma. Już byli w tym domu, w której powiedziałeś im, że dałeś tą paczkę. Ale tak naprawdę to dał tą paczkę. Czyli znowu miał takiego pecha, tak? Ale to ten Jojo wtedy. No wiem. Ale on był dobry, ten Jojo był bardzo pomocny. To dobrze. I oni tam musieli jechać, wszystko załatwiać. No. Czyli co, ta cała jego podróż jest związana z tym, że szuka tego taty, tak? Tak, i on już parę razy spotkał w ogóle jeszcze raz tego Romea. Naprawdę? Że patrzył, jak on ten Romeo się włóczył gdzieś tam, bo ten Romeo to się chciał do Szwecji dostać. W jakich czasach się to dzieje? Podobnych jak te wszystkie historie Adama Wagdaja? No tak, no przecież dopóki on żył. Podróż za 100 tysięcy? Za jeden uśmiech, kapelusz za 100 tysięcy? No, to właśnie takie. Te czasy?
Czyli używają podobnego języka? Tak, tak. Jakieś nowe słówko się pojawiło, które lubisz? Czy ja wiem? Nie. Nie? Nie tym razem? Nie tym razem. A coś było takiego, co cię zaskoczyło w tej książce? Jak to kiedyś w Polsce było? Nie. Nie? Jak co było innego niż jest teraz? Nie, już wszystko znasz, bo już tak dobrze znasz książki Adama Bagdaja, że się przyzwyczaiłaś, co? No dobrze. Do tego świata, że na przykład dzieci same podróżują. To jest podobne trochę do Podróży na jeden uśmiech. Tak, tylko tutaj właśnie on szuka swojego taty. Nie zdradzimy. Potem jest jeszcze druga część, chyba w piątą stronę świata tego Telemachu. Jest druga część. Jest, jest, ale Ola jeszcze jej nie zna, tak? Nie, no. Szukałam jej, ale nie mogę znaleźć. To czy musimy poszukać gdzieś może w jakiejś bibliotece, bo to na pewno będzie taka starsza książka trochę. I może uda nam się znaleźć. Co Ci się, Ola, najbardziej podobało w tej książce? Nie wiem, dużo rzeczy mi się podobało. Jakieś konkretne przygody, albo konkretni bohaterowie? Miał dużo tam. Gdybyś wyruszyła w taką samotną podróż? Ale po co bym nie poszukiwanie byli? Rodzica? Ale Wy jesteście. Ja wiem, że jesteśmy, ale gdyby na przykład nas nie było. Jak to zwaliłabym wszystko na Maję, że to Maja, że to przez Maję. I co, że Maja musi iść i jechać nas szukać? Tak. Jakbyście miały razem tak wyruszyć w taką podróż? O nie, 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 mamo, no to na pewno byśmy nawet 2 dni nie przetrwały. No właśnie, co on jadł? A on z tym się skumał, z tym rybakiem, to pewnie dużo ryb jadł. No też, ale też inne rzeczy. On też wziął pieniądze ze sobą. A miał pieniądze jakieś? Tak, nie za dużo. No bo on miał też jakieś kieszonkowe przecież i też czasami im dawali i też trochę wziął tak cikcem. Wziął? Wziął. Od cioci i wujka? Wziął. Tak? Tak. A, no to nieładnie trochę, co? Nieładnie, no nie. I oni się pewnie też o niego martwili strasznie, powiedziałabym, co? Tak, nie fajnie. Ale co, oni się pewnie też o niego martwili, co? Mhm. I jeszcze ten taki jego, taki jakby wychowawca w tym takim, jak w tym takim jakby miejscu. To było takie, że to się tak jakby trochę mieszka, trochę się tak tam... Internat. Tak, tak. Mieszkał w szkole z internatem, no tak? No tak, i to był taki wychowawca, znaczy, w internacie zajmował. Mieszkał, uczył się w szkole, no. No, i że on jakby... Tam miał takiego wychowawcę, który się ciągle o niego martwił. No, to jak się tak ucieka z domu. On też był dobry, ten. To tak niefajnie trochę, co? Bo się dużo ludzi martwi. Trzeba myśleć też o tych ludziach, tak? Brać tą perspektywę. Okej, dobra. Ja będę wiedział, gdzie jestem, ale inni mogą się o mnie martwić i nie będą wiedzieli, gdzie jestem. No teraz wiadomo, jest łatwiej, są telefony. Jest się w stałym kontakcie. A kiedyś to tak nie było. Ja już Wam opowiadałam, tak, że... Telefon to nie w każdym domu był i też taki stacjonarny i nie zawsze też można było się dodzwonić gdzieś, bo centrala zajęta albo coś. Albo i, coś. No coś takiego, że centrala zajęta. Były takie historie, że teraz nie można zadzwonić, bo jest centrala zajęta. I dzwoniło się na przykład w ogóle na taką centralę i się mówiło, dzień dobry. Nie takie, zajmuję, ja o 10 będę dzwonić. Na przykład jak się chciało zadzwonić za granicę, na przykład do jakiegoś wujka albo cioci, którzy mieszkali w Niemczech, no to się dzwoniło i mówiło się, dzień dobry, chciałbym poprosić o połączenie z numerem, i się mówiło o numer tam właśnie za granicą i dopiero pani łączyła i dopiero telefon odzwaniał po jakimś czasie, dopiero jak się połączyli z tym numerem. No prawda. Nie było tak, że po prostu brało się telefon, wykręcało się numer w Niemczech i już się łączyło. Nie, trzeba było zadzwonić na centralę i powiedzieć, dzień dobry, chciałbym poprosić połączenie z numerem takim i takim, i oni dopiero łączyli. Naprawdę, tak było. Takie ciekawe czasy to były. A to nie mogli tego zrobić najpierw ten wujek i ciocia? To też tak było, że oni jak dzwonili, to dzwoniła najpierw centrala i mówiła, dzień dobry, będzie połączenie z numeru tego i tego. No i dopiero łączyła. No to tak lepiej, było. Żeby ten wujek i ciocia zrobili za nas. No trochę tak. Ale no, takie były historie. Nie powiemy, czy on odnalazł swego ojca, ale powiesz mi, czy długą podróż odbył? Tak. Jak długo. A z jakiego miasta do jakiego miasta mniej więcej? Czy ja wiem. On mieszkał w jakimś takim
takim małym mieście, nie pamiętam jak się nazywało niestety. Ale był chyba też w... Nie pamiętam niestety, ale mogę się dowiedzieć. Co tam sprawdzasz? Musisz się dowiedzieć? Mama teraz sprawdza. Tak, tak. A kontynuacja tej książki to się nazywa Gdzie twój dom Telemachu? A później... Serio? Tak. A to W piątą stronę świata, co mówisz, to jest serial, który został nagrany na podstawie tej książki. Pochodził z Jerzmanowa. No właśnie, z Jerzmanowa! Czyli Wierzmanowie się... A jeszcze jakaś druga część? Poznał jeszcze jakichś ciekawych. No właśnie ta druga część to jest, się nazywa Gdzie twój dom Telemachu? A spotyka jeszcze jakichś ciekawych ludzi? No różni! Jest ten Jojo, tak? To jest ten... Tak, jest jeszcze taki koleś, to się... Romeo. To się zakolegował z tym Romeo, taki jeszcze, ale on jest taki dobry, ten drugi. Był jeszcze taki Fuga? Tak, o właśnie, mówię o Fudze. Fuga? Figa, fuga. O właśnie, była jeszcze pani Stasia. Pani taka Stasia? Pokojówka w hotelu takim, gdzie tak? On trafił. Ta pani Stasia też była fajna, ale ma trochę dziwne imię. Stasia! Dlaczego dziwne? No pani Stasia, Stanisława. Bardzo normalne imię. No dobra. Pani Stasiu, co pani porabia? Od imienia Telemach przeszliśmy do imienia Stanisława. Stasia! Olu, to powiedz nam jeszcze, komu polecasz tę książkę? Pani Stasi. No, niech sobie przeczyta. No tak. No masz i ilu... Niestety nie. No to no i ludziom tak od 6-7 do lat 12. Myślę, że nawet starszy, no bo ten Maciek ma 15 lat. To jest taka rzecz, książka dla nastolatków właśnie. Serio? Czyli nie dla takich dzieci, 6-latków. Ja bym bardziej powiedziała, że jednak dla takich. Ale w tym nie ma nic strasznego. Ja wiem, że nie ma nic strasznego, ale no tak, żeby zrozumieć też sens tej historii, to i te doświadczenia, które zbiera ten Maciek w trakcie swojej podróży, poszukiwań ojca, no to jednak trzeba trochę być starszą osobą lub osobą, która po prostu ma trochę więcej doświadczeń. Ja mam trochę więcej doświadczeń. Na przykład taką jak Ola, czyli tak prawie 10 lat niebawem. No w październiku. No, no właśnie. No dobrze. Za parę tygodni. W takim razie zakończymy to dzisiejsze nagrywanie. Dzisiaj jest 11, dokładnie za miesiąc. O właśnie, no dzisiaj jest 11. Nie wiem, kiedy ten odcinek się pojawi, ale mam nadzieję, że niebawem. I że będziecie mogli usłyszeć przed urodzinami, o, że niebawem ma urodziny. Jeszcze wcześniej ma Maja urodziny. No tak, 25. Tak, dokładnie tak. No dobrze, to co powiecie na... Pa! Pożegnanko? No mówię przecież, co powiecie na... Pa! 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 Musimy się teleportować w inne miejsce. Ja myślałam, że telemachować. To telemachujmy się dzisiaj w inne miejsce. No to, że my się telemachujemy. Jeszcze w jeansach się telemachujemy. Mamusiu, masz jeansy? Nie, nie mam. Ja też niestety dzisiaj. Nie. Ola nie lubi jeansów za bardzo. Ale, ale lubię dresy. To będziesz telemachem w dresach. Może okay. Być. Okej. Okay, telemach w dresach. Nawet się rymuje w dresach. Telemach. Nie. W jeansach się bardziej rymuje. Ale dobra, niech ci będzie. A nie, w dresach tak samo się rymuje. Widzisz? A ja, telemach. No dobra. Ach, w dresach. Dobra, ja jestem zmęczona. Okej. Okay. Tak? No. Do usłyszenia. Pa, pa.